bo ten tradycyjny w postaci pracowników najemnych, zwłaszcza robotników fabrycznych, więc szuka sobie proletariatu zastępczego, wszystkich tak zwanych wykluczonych, tam sodomitów, feministki i tak dalej, dzieci, jakichś takich tam dewiantów i próbuje być ich rzecznikiem, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na, że tak powiem, stan spraw społecznych. Wreszcie trzecia rzecz, która jest tu w Polsce się może powtórzyć z dokonań Józefa Zapatero. Zapatero ostentacyjnym wrogiem Kościoła katolickiego się okazał i to takim bez ceregieli. I ciekawa rzecz, że bardzo łatwo udało się mu zepchnąć Kościół hiszpański do defensywy. Bardzo łatwo udało mu się zepchnąć Kościół hiszpański do defensywy i ten eksperyment prawdopodobnie SLD zamierza powtórzyć w Polsce. Ten pan Napieralski powiedział, że jak tylko będzie miał możliwości, wypowie natychmiast konkordat, to oznacza właśnie to, dokładnie to. I wreszcie ostatnia sprawa, która, jeśli tu Zapatero, o Zapatero mówimy, to jest antykapitalizm i antyamerykanizm. To się można postawić znak równości. Zapatero zwekslował Hiszpanię na takie tory, że Hiszpania próbuje zostać rzecznikiem tych południowoamerykańskich, antyamerykańskich państw. I tego nie ukrywa. W rodzaju Hugona Chaveza, bo tam już Fidel Castro to już jest dochodiaga, ale Chavez jest w pełnym natarciu. I to jest też możliwe powtórzenie tego samego, oczywiście trochę w innym kontekście, przez SLD. Absolutne odstąpienie od jakiejkolwiek tam opcji amerykańskiej w polityce zagranicznej na rzecz opcji europejskiej i wtedy to przez Niemcy zostanie powitane no, z radością. Także moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z próbą dokonania pod, że tak powiem, nadzorem niemieckiej SPD w porozumieniu z innymi bratnimi partiami socjaldemokratycznymi zachodniej Europy, dokonania przegrupowania na lewicy. I to jest moim zdaniem memento dla Platformy Obywatelskiej. Bo Jarosław Kaczyński może patrzeć na to z nadzieją. Bo z jego punktu widzenia to sprzyja takiemu wyraźnemu podziałowi sceny politycznej na mych i na onych. I wtedy on ma szansę zostać przywódcą mych. Bo on onych to będzie reprezentował Napieralski. Tam z towarzystwem. I rzeczywiście będzie wyraźna różnica, bo między PiS-em i Platformą wyraźnej różnicy nie ma. To Platforma w ogóle, szczerze mówiąc, no, prawdziwym programem rządu Donalda Tuska nie jest to, co tam było w kampanii wyborczej, dlatego nie ma sensu do tego w ogóle się tym przejmować. Nawet nie jest to, co premier Tusk powiedział w exposé, tylko prawdziwym programem rządu Donalda Tuska jest wypełnianie żądań tych sił i środowisk, które Platformie Obywatelskiej zapewniły zwycięstwo wyborcze. I to jest prawdziwy program rządu Donalda Tuska, tylko jak on ten program wykona, to przestanie już być potrzebny. I w tym momencie te siły i środowiska wykorzystają ten czas na przegrupowanie lewicy i to jest ich prawdziwy faworyt. To jest ich prawdziwy faworyt. Także wydaje mi się, zresztą w Unii Europejskiej wszystko musi być podobne. Nie może być tak, żeby w jednym państwie było inaczej niż we wszystkich innych, prawda? Więc u nas też musi być tak, jak ma być. Natomiast co do sytuacji międzynarodowej, bo i taka była intencja pana pytania, otóż no, generalnie jest tak, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie dziejowym. Kiedy to, ja tak sobie roboczo nazywam ten moment okresem cesarstw. Tworzą się na naszych oczach cesarstwa. Cesarstwo europejskie, cesarstwo rosyjskie, cesarstwo chińskie, cesarstwo amerykańskie. I to, co nas interesuje szczególnie, cesarstwo europejskie, którego kierownikiem jest dyrektoriat francusko-niemiecki, czy niemiecko-francuski, chce ułożyć sobie poprawne stosunki z cesarstwem rosyjskim. Dlatego strategiczne partnerstwo jako fundament polityki europejskiej.
I kierownicy cesarstwa europejskiego nie życzą sobie ani amerykańskiego pośrednictwa, ani tym bardziej amerykańskiego arbitrażu. Dlatego też skrupulatnie dają do zrozumienia, wyraźnie dają do zrozumienia, że fundamentem poprawnych stosunków między Cesarstwem Europejskim i Cesarstwem Rosyjskim jest podział stref wpływu wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow skorygowanej o linię Kerzona. Co było dobre w 1939 roku, to jest dobre i teraz. I Francja, która dostała niemiecką zgodę na utworzenie własnego kieszonkowego imperium w postaci Unii Śródziemnomorskiej, daje Niemcom wolną rękę. Zresztą nie ma możliwości, żeby tutaj aktywnie politykować w Europie Wschodniej. Daje Niemcom wolną rękę. I teraz tylko jak pan prezydent Sarkozy przyjechał, to no, jak to Francuz, przywiózł nam ładne opakowanie od prezentu. Nie przywiózł nam żadnego prezentu, tylko ładne opakowanie nam przywiózł i nasi mężowie staną się tym opakowaniem, och, mało go w rękę, znaczy mało go w rękę nie pocałowali za to, bo co nam przywiózł? Otóż przywiózł nam dwie rzeczy. Zgodę na pracę polskich pracowników we Francji, która ci polscy pracownicy tak naprawdę są dobrodziejstwem. Proszę Państwa, warto przypomnieć sobie prognozę demograficzną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla jeszcze starej Unii, 15-członkowej. Otóż ta prognoza głosiła, że wobec tego, że społeczeństwa tamtejsze się gwałtownie starzeją i ten proces przyspiesza, to jeśli Unia chce, to było na początku lat 90., jeśli Unia chce utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to musi w ciągu najbliższych 50 lat sprowadzić 100 milionów parobków do roboty. No ktoś musi pracować, prawda? I teraz postawcie się Państwo w roli kierowników Unii Europejskiej. No skąd tych parobków sprowadzać? Nie ma problemu, bo na świecie jest 6 miliardów parobków, tylko skąd? Południowe granice Unii aż trzeszczą od naporu Arabów, Senegalczyków, tam Annamitów. No ale już teraz Francuzi nie mogą oka zmrużyć, a jeszcze 100 milionów Arabów, no to już by w ogóle nie mogli zmrużyć oka, by się obudzili z poderżniętymi gardłami. 100 milionów Chińczyków wpuścić? No można, ale to już nie te czasy jak w 1900 roku, kiedy, podczas powstania bokserów, kiedy z chińskimi kulisami można było wszystko robić. Teraz już nie, bo nuklearne Chiny są, cesarstwo chińskie jest i czuwa. A jak zażądają praw politycznych, to jak im wtedy odmówić? Na jakiej zasadzie? Jak ich wystraszyć? Oni się nie będą bali wcale. Także jest ryzyko. I mając do wyboru takie alternatywy, i mając tutaj chrześcijańskich parobków w środkowej Europy, to trzeba tylko stworzyć takie warunki, żeby oni chcieli tam jechać. I to wszystko. To jest, powiadam, dobrodziejstwo dla Francji, bo to jest żadne ryzyko. Jeszcze Michnik wytresuje wszystkich w tolerancji, będą chodzić jak w zegarku, prawda? I mało tego, zwróćcie Państwo uwagę. Unią Europejską kierują ludzie, którzy jeszcze 100 lat temu handlowali niewolnikami, a 60 lat temu handlowali całymi narodami, takimi między innymi jak nasz. I oni takie rzeczy mają w małym palcu. Jeżeli tak, wschodnia Europa ma być, jeśli ma być takim rezerwuarem siły roboczej, to nie może mieć gospodarki konkurencyjnej.